Bardzo poważnie podchodzi pan do obowiązków rodzicielskich, prawda? Oczywiście, Matylda zawsze była dla mnie najważniejsza. A czy nie wymagacie państwo od córki zbyt wiele? Pan wybacz, ale... Ja byłem u państwa na przyjęciu z okazji otwarcia nowej fabryki. Skąd pan wiedział, jak mnie znaleźć? Lepiej porozmawiajmy o pani spadku. Panie! Panie! Zaatakowano króla! Kto? Rycerze! Księcia Ścinawskiego! Delik! Jelu! Na koń! Król w niebezpieczeństwie! Na koń! Prowadź! Proszę pani, książka skargi wniosków to nie u nas. Zdaje pani sobie sprawę z tego, że przejechała pani dwukrotnie na czerwonym świetle? To gorzej niż by pani przejechała całe stado kaczek. A wie pani, że za takie coś się traci prawo jazdy? Ja... Dokumenty proszę. Rad jestem cię widzieć w zdrowiu, panie, ale wieści mam złe. Mów. Na noc musimy zostać w lesie. Zaraz ćma najdzie, a nocą przez rozlewisko nie przejdziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Podobno mogę się do czegoś przydać. Tak. Pana żona, to znaczy pana była żona, ciągle o panu mówi. To dobrze, że pan przyjechał. Mówiłeś przez sen o królowej właśnie. Jakże to niezwykła niewiasta i jakże bliska twoje usercy. Zważ na swe słowa, mówisz o królowej. I że po stopach pragniesz ją całować. Dosyć, powiedziałem. Dosyć! Wybacz, panie. Ale że po stopach. Dosyć, powiedziałem. Milcz! O co panu chodzi? O pewną kamienicę, którą pani teraz dziedziczy. Skąd pewność, że cokolwiek dziedziczę? Jakub pożyczył ode mnie pieniądze na jej zakup. Jakub nie musiał niczego pożyczać. A jednak problem nie w tym, że pożyczył, pani Elżbieto, ale że nie zdążył oddać.